Anna Stańczak, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na rozmowę z Echo 24. A dzisiaj porozmawiamy o jednym z najpoważniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się rolnicy, czyli suszy. Zmieniający się klimat, coraz wyższe temperatury i brak opadów sprawiają, że rolnictwo staje się coraz bardziej ryzykowne i nieprzewidywalne. I dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, Inga Sobucka, rolniczka. Cześć. Tak, cześć. Jak obecna susza wpływa na Twoje uprawy i jakie rośliny są najbardziej zagrożone? Moje gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną i też hodowlą bydła mięsnego. Jest to duży problem w tym roku przez suszę, ponieważ cały maj nie było opadów. W zboża jary, jak i też o zimę bardzo na tym ucierpiały. Plony są dużo mniejsze, zboża, jak i słomy też, którą wykorzystujemy dla zwierząt później. I przede wszystkim akurat u nas przy hodowli zwierząt bardzo dużym problemem jest to, że łąki bardzo wyschły. Jest bardzo mało, zebraliśmy w tym roku siana i sianokiszonek. I nie tylko ja, ale też wszyscy sąsiedzi w mojej okolicy i ogólnie w całym rejonie. Także jest to naprawdę bardzo duży problem w tym roku. Jakie będą tego konsekwencje? Na pewno ceny tych pasz objętościowych, takich jak siano, będą bardzo wysokie, no ale też jest ich bardzo mało i ludzie niezbyt chętnie chcą sprzedawać, bo nigdy nie wiesz, co będzie dalej, nie? Także. Czyli idąc dalej, susza, potem mamy wszystko droższe, jeżeli chodzi o pasze dla zwierząt, czyli wszystko dalej będzie droższe, czyli wszystkie produkty tak naprawdę, które znajdziemy w sklepie. To akurat, Ania, jest taki może temat na inną rozmowę, bo nigdy te ceny, które dostajemy my jako rolnicy, nie odzwierciedlają tego, co muszą płacić konsumenci w sklepach, bo ja sama jestem konsumentem, też robię zakupy i jak patrzę na to, ile co kosztuje w sklepie, a ile za te produkty dostają rolnicy, to po prostu nie wiem, skąd bierze się aż tak wielka różnica. Także na przykład ceny zbóż, mimo tego, że albo rzepaku, mimo tego, że zbiory były dużo mniejsze, w większości gospodarstw to nawet ten plon po sprzedaży nie pokryje kosztów produkcji, a nie widać, żeby oleje lub pieczywo, mąki, makarony, żeby cokolwiek staniało, a zboża i rzepaki staniały bardzo. A koszty produkcji praktycznie w ogóle, bo nawet sami to zauważacie jako konsumenci, najprostszym przykładem, tak, ale też na przykład paliwa na stacjach benzynowych w ogóle nie tanieją, nie? A my też używamy je do produkcji rolnej, a nasze produkty staniały w stosunku do ubiegłego roku nawet, mimo właśnie tego, że jest tak niesprzyjający rok, jest naprawdę zauważalna susza na terenie całej Polski. W niektórych rejonach jeszcze bardziej niż u nas, bo tam po prostu wyschło wszystko już w miesiącu czerwcu, lipcu, ale niestety nie odzwierciedla się to. A zauważasz, że w ogóle w ostatnich latach te susze występują coraz częściej, czy w związku z tym rolnictwo i podejście do tego tematu jakoś się zmienia? Tak, susze występują już od kilku lat, znaczy praktycznie to tak powiem, że już gdzieś tak koło 10 lat, to tak 10 lat temu się to zaczęło, ale postępuje to dość szybko. Ja jestem akurat rolniczką, mieszkam w mojej wiosce od urodzenia, jestem czwartym pokoleniem rolników w tej wiosce i po prostu nawet takie niektóre rzeczy, jak strumyk, który płynie przy moim rodzinnym domu, to on praktycznie ostatnie lata wysycha już w miesiącu maju i nie ma tam wody. Ja jako dziecko tam kąpałam się przez całe wakacje. Wiele takich strumyków, tak, gdzie jak jeżdżę, to nie ma wody, tylko rosną jakieś drzewka. Tak. I też w rowach melioracyjnych innych, no też rolnicy mają dodatkową pracę, bo po prostu musisz całe lato dowozić zwierzętom wodę do picia, bo po prostu nie ma już takich możliwości, jak jeszcze tam kilkanaście lat temu, że robiło się zastawki na tych rowach i można było tam robić takie miejsca do pojenia, a teraz po prostu no nie ma już czego, bo wody nie ma, nie? To skąd dowozić wodę? No po prostu, ja mieszkam w gminie Leśna i mam to szczęście, że u nas w gminie był przeprowadzony dwa lata temu taki ciekawy projekt między suszą a powodzią. On
skończył się w tym roku na wiosnę, taką konferencją w Jeleniej Górze. I uczono nas tam, mogliśmy brać udział, nie tylko jako rolnicy, ale ogólnie jako mieszkańcy, jak retencjonować wodę, jak gromadzić wodę deszczową. Także powstało Izerskie Centrum Adaptacji do Klimatu, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść, zobaczyć, jak przy swoim domu, jakie zastosować rzeczy, żeby rozwiązania, żeby tą wodę deszczową jednak gromadzić. My akurat mamy w moim gospodarstwie studnię głębinową wywierconą już bardzo dawno przez moich rodziców, bo też były takie lata, że był problem z wodą, ale póki co do tej pory z tej studni korzystamy i jest jeszcze okej. Ale bywa tak, że po prostu gmina musi dowozić mieszkańcom wodę, nawet pitną, bo ludzie już w studniach nie mają. Nie? Zmienia się też profil upraw, więcej się sieje ozimin, bo na przykład z zasiewami jarymi jest duży problem, bo jeżeli zrobisz te zasiewy w kwietniu i przez kwiecień tam spadnie odrobina deszczu, a cały maj nie pada w ogóle, jak w tym roku, więc to w ogóle nie rośnie, nie? Także no, trzeba się po prostu adaptować do... Okej, to jak ty się jeszcze zabezpieczasz? Oprócz tego, że masz studnię, to jest na pewno duża pomoc. Co jeszcze? No właśnie też gromadzimy wodę deszczową na tyle, ile jest to możliwe. Tak, tak. Jak zbieracie tę deszczówkę? No poprzez rynny do takich różnych dużych pojemników, do tych zbiorników 1000-litrowych. Także na bieżąco później na przykład wybieramy, opróżniamy je i wywozimy tą wodę na pastwiska do pojenia, a jak spadnie jakaś tam ulewa czy coś, no to mamy kolejną i tak. Tylko z tymi ulewami jest ostatnio ciężko. Tak. A jak już spadnie, to tak naprawdę widać kałuże, więc ziemia wcale nie przyjmuje tej wody, nie. Przez to, że jest taka sucha? Tak, ziemia jest bardzo sucha, nawet jest takie zjawisko, że praktycznie kiedyś znaliśmy to tylko z jakichś programów dokumentalnych gdzieś tam w rejonach, gdzie jest pustynia prawie, że. A teraz idąc na pole, normalnie patrzysz, jak ziemia jest popękana w takie różne kwadraty, jak właśnie przed ilomaś laty tylko znaliśmy takie rzeczy z telewizji, a teraz dotyka to nas również. Dokładnie. Pamiętam, jak miałam taką książkę i właśnie były takie zdjęcia z tym i to było takie wow. Tak, a teraz możesz to po prostu u nas na Dolnym Śląsku, na polach też zaobserwować. No jeszcze też na przykład dla mieszkańców normalnie miejscowości zaleca się, żeby tych trawników nie kosili ludzie. To jest jeszcze bardzo ciężko, żeby to przeforsować. Bo dlaczego? Po prostu, no to przez to, że ta trawa jest taka krótka, to słońce ją wypala, ta ziemia też bardziej się nagrzewa, te wszystkie żyjątka tam wymierają i to nie jest dobre. Zawsze jest lepiej, żeby ta trawa została. Też różnica temperatur jest inna, jeżeli ona jest zarośnięta i nie nagrzewa się tak szybko, to nie wysusza, ta erozja gleby tak szybko nie postępuje. Teraz są modne takie te łąki kwietne. Kwietne, tak. Więc, a to w ogóle prześlicznie wygląda, więc mam nadzieję, że jednak świadomość trochę się zwiększa. Jeżeli widzisz swoich sąsiadów, to widzisz, że jest lepiej i że też może gromadzą tą deszczówkę, żeby tej wody nie marnować, czy jednak jeszcze jest ciężko i opornie? Znaczy, co do gromadzenia deszczówki, to już jest coraz lepiej, ale z tym koszeniem trawników to jeszcze nie. No chyba wszędzie, bo w miastach tak samo już z tym koszeniem nie jest. Ale ludzie zakładają też właśnie przy domowych ogródkach trochę te łąki kwietne i to już jest lepiej, ale mówię, no najbardziej widzi się to, że jednak są świadomi i deszczówkę gromadzą. To już coraz więcej. A są jakieś takie lokalne inicjatywy, które wspierają właśnie tych rolników? No tak może nie do końca. Ja znam tylko jedną z internetu z województwa opolskiego. To jest takie stowarzyszenie, ale założyli je właściciele gospodarstwa. Śledzę to na Facebooku, te ich poczynania. Ta ich wioska już jest bardzo dalece posunięta w tym gromadzeniu wody w ogóle, tak w ciągu roku, bo tam i ta melioracja jest pod to dostosowana, zalesienia śródpolne i inne rzeczy. I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się jakoś, jako powiedzmy moja organizacja koło gospodyń we współpracy z ich stowarzyszeniem, żeby przyjechali na przykład do naszej gminy i zorganizować takie spotkanie z rolnikami, bo tam naprawdę robią bardzo fajne rzeczy. I co na przykład, jak wspierają ich?
Znaczy, na przykład na terenie ich wioski rozwiązali w rowach melioracyjnych robią zastawki, że woda, która na przykład tam normalnie w wiosce w maju już jej nie ma, oni mają ją na przykład jeszcze do czerwca, bo po prostu no, te rowy zapełniają tak jakby do pełna. Wtedy też stan wód gruntowych całościowo się podnosi i też te pola przy tych rowach mają więcej wody przez dłuższy okres czasu. Właśnie sadzą drzewa między polami, na miedzach, starają się właśnie też robić takie, teraz się to tak nazywa workshopy, ale po prostu przyjeżdżają tam rolnicy z różnych rejonów i też w ich gospodarstwie i w ich wiosce są warsztaty, jak to robić, co się sprawdziło, co nie, także no to jest bardzo fajne. Czyli edukacja fajne. I wymiana cały czas tego tak, doświadczenia. Tak, tak, tak. I właśnie szkoda, że nie jest to aż tak więcej rozpropagowane, ale miejmy nadzieję, że kiedyś żeby robić będzie. Takie zastawki w tych rowach, o których mówisz, to trzeba współpracować z gminą, to gmina musi wyrazić na to zgodę, czy rolnik może sobie sam to zrobić? Znaczy powiem tak, w naszej gminie nie ma, kiedyś były takie spółki wodne, teraz są one bardzo rzadko, ja ogólnie, ponoć w gminie Zgorzelec, ale nie wiem, bo nie znam tego tematu, u nas w gminie nie ma w ogóle i praktycznie o rowy melioracyjne dbamy my sami, każdy tam przy swoim polu. Nie wiem, jak to będzie dalej, no są tam jakieś plany na to, że może by to reaktywować, ale na tą chwilę to nie istnieje, no i praktycznie chyba tylko we własnym zakresie trzeba by było, ale właśnie trzeba by jakichś fachowych informacji, jak to ma funkcjonować, tak żeby było dobrze. Jakie widzisz perspektywy dla młodych rolników? No na tą chwilę ja bardzo kibicuję młodym ludziom, którzy chcą zostać na wsi i coś robić, ale ogólnie jest to bardzo ciężko, dlatego że no ceny ziemi są bardzo wysokie. No nie ma też jej tak aż dużo, żeby wydzierżawić albo kupić, to już w ogóle jest kosmos. I będąc młodym człowiekiem, a nie mając takiego zaplecza, że rodzice przekażą ci to gospodarstwo, żebyś ty dalej je prowadziła albo część swojego gospodarstwa, żebyś się rozwijała tam jako oddzielna jednostka, no to praktycznie jest ciężko, ale no można to jeszcze jakoś ogarnąć i naprawdę próbować. No są też różne tam programy typu Młody Rolnik finansowane ze środków unijnych, ale tam też trzeba spełnić szereg różnych warunków i po prostu najpierw radzę zawsze, żeby każdy doczytał, dowiedział się, zanim przystąpi, żeby później nie był zdziwiony, że czegoś jednak nie wiedział na początku i nie może tego spełnić, bo od kwoty dofinansowania, jaką otrzymasz jako taki młody rolnik, możesz dostać też karę, ileś procent z tego musisz zwrócić, jeżeli nie wszystko spełnisz, no i to później jest takie trochę niemiłe. No właśnie, dotacje unijne. Czy korzystasz z takich dotacji unijnych i czy one naprawdę bardzo mocno pomagają tutaj, jeżeli chodzi o tych naszych rolników, czy jednak są znikome? Znaczy, myślę, że pomagają na pewno trochę, ale to też jest związane z tym, że jest bardzo dużo różnych obwarowań i różnych obowiązków, które musimy spełnić, żeby je w ogóle otrzymać. To właśnie musimy pilnować struktury zasiewów, później przy zwierzętach, jeżeli chcemy dostawać dotacje na zwierzęta, to musimy spełniać warunki dobrostanu. Także no, wiąże się to też z szeregiem różnych wymagań. Przepisów i wymagań, które musimy spełnić. No i jeszcze powiem szczerze, że z bardzo dużą biurokracją. To już niedługo stanie się tak, że 2 dni w tygodniu będziesz siedzieć tylko w papierach i nie wystawiać nawet nosa z nadwór, bo to jest naprawdę coraz więcej papierów, a czasami to jest denerwujące, bo zastanawiasz się, kiedy masz pracować w tym gospodarstwie, jak musisz jeszcze tyle i tyle uzupełnić różnych tabelek. Także. No właśnie, a praca w gospodarstwie to tak naprawdę jest praca cały czas, wy nie macie wakacji. Tak, no po części tak. Bardziej w tych gospodarstwach związanych z hodowlą zwierząt. Bo jeżeli ktoś prowadzi tylko produkcję roślinną, no to powiedzmy w myśl przysłowia rolnik śpi, a mu rośnie, to w zimie ma troszkę wolniejszy czas.
i powiedzmy w tą zimę możesz sobie tam wygospodarować jakieś wakacje. Ale jeżeli masz zwierzęta, jest już problem, no bo musisz... Jedzą codziennie. Tak, właśnie. Już nawet jeżeli nie są to krowy mleczne i nie musisz ich doić, no ale musisz ich chociaż nakarmić. Albo jeżeli nawet są to krowy na pastwiskach w lecie, bo w moim rejonie akurat dużo jest krów, które całe lato spędzają na pastwiskach, no to musisz tam pojechać, doglądnąć, czy wszystkie są zdrowe, czy mają właśnie wodę, czy wszystko jest dobrze, czy gdzieś płot jest nieporwany, no to zawsze, jeżeli nawet chcesz gdzieś tam jakiś weekend sobie wygospodarować, to musisz znaleźć osobę, która się tym zajmie i wiesz, że ta osoba się na tym zna, bo to też nie jest tak, że pierwsza, lepsza osoba z ulicy przyjdzie i będzie zajmowała się zwierzętami, gdzie, nie wiem, krowa waży 800 kilo, a jej mąż tonę 200. To faktycznie. To niektórzy boją się nawet wejść na takie pastwisko, a co dopiero, żeby tam po prostu obejść między tymi krowami i wszystko dopatrzyć. Także no tutaj jest gorzej, ale ci akurat, co mają tylko produkcję roślinną, no to gdzieś tam mogą sobie w zimie troszkę. Tak, troszkę, ale na tę chwilę to... To tak na koniec, jakie masz rady dla rolników, którzy właśnie borykają się z suszą? No to myślę, że trzeba po prostu trochę tak podejść do tego, że musimy zmienić swoje podejście do uprawy, zrezygnować z orki, robić te uprawy bezorkowe, siać te międzyplony. No wszyscy narzekamy na ten Zielony Ład. Nie jest to może, jeżeli chodzi o papierologię i inne rzeczy, dogodne dla nas, ale takie rozwiązania już... Na dobrą sprawę my już od wielu lat w naszych gospodarstwach stosujemy, tylko po prostu może inaczej się to nazywało, ale to już jest i funkcjonuje, bo ludzie po prostu ze względu na to, jakie są warunki klimatyczne, muszą się dostosowywać i patrzeć, żeby jak najwięcej tej wody zostawało w tej glebie, żeby jej nie przesuszać właśnie, żeby na zimę zostawała pod okrywą, bo też jest bardzo źle, jeżeli zostaje goła ziemia i jest mrówka, i nie ma okrywy śnieżnej, a teraz zimy praktycznie nie mają. Ja mieszkam blisko Świeradowa i czasami jest taka zima, że tydzień czasu jest tam tylko śnieg, więc to jest, tak to wygląda. I przyjdą na przykład silne wiatry i to tak bardzo też właśnie wysuszy i tą ziemię, że później ciężko jest to odrobić, że tak powiem, bo nie ma jak, bo nie pada deszcz i też ten śniegu nie ma, on się nie topi, ta woda się nie gromadzi w tej glebie. Więc jednak trzeba przestrzegać takich różnych zasad, żeby ta ziemia była okryta, żeby nie smażyło jej tam cały czas. I nauczyć się zbierać tą deszczówkę i dbać o tą wodę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem była Inga Sobucka, rolniczka. Dziękuję bardzo. Dzięki.